Ich möchte heute Abend etwas sagen über die christliche Familie. Chciałbym dzisiaj wieczorem mówić na temat chrześcijańskiej rodziny. Wir lesen dazu aus Epheser 6. W tym celu przeczytamy z listu do Efezjan z 6 rozdziału. Die Verse 1 bis 4. Wiersze od 1 do 4. List do Efezjan, 6 rozdział. Od 1 do 4 wiersza. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. W pierwszej godzinie chciałbym powiedzieć słowa skierowane do dzieci. A w drugiej godzinie chciałbym słowa skierować do rodziców. Ale zanim zajmiemy się szczegółami tego przeczytanego urywku, chciałbym podać kilka wprowadzających uwag. List Efezjan można podzielić na trzy duże części. In den Kapiteln 1 bis 3 haben wir die christliche Stellung. W rozdziałach od 1 do 3 oglądamy chrześcijańskie stanowisko. Und von Kapitel 4 Vers 1 bis 6 Vers 9 den christlichen Wandel. A od 4 rozdziału 1 wiersza do 6 rozdziału do 9 wiersza oglądamy chrześcijańską pielgrzymkę. Und ab Kapitel 6 Vers 10 den christlichen Kampf. A od 6 rozdziału 10 wiersza oglądamy bój chrześcijański. Wir haben einen Abschnitt gelesen, in dem es um den christlichen Wandel geht. Przeczytaliśmy urywek, w którym przedstawiona jest sprawa pielgrzymowania chrześcijańskiego. Und dabei hat der Epheserbrief eine ganz besondere Seite. I w tym względzie list do Efezjan nosi taki szczególny charakter. Auch im Philipperbrief wird uns ein Wandel gezeigt. Również w liście do Filipian jest też pokazane pielgrzymowanie. Aber dort sind wir als Fremdlinge, als Pilger in der Wüste. Tam jesteśmy przedstawieni jako pielgrzymi, którzy znajdują się na pustyni. Wir laufen in einer Rennbahn. Tam oglądamy też nas biegnących na bieżni, na wyścigach. Und sind noch nicht am Ziel. I jeszcze nie dobiegliśmy do celu. Aber wir strecken uns aus nach vorne. Ale my się wysilamy, aby podążać do przodu. Um am Ende den Kampfpreis, das ist Christus, zu gewinnen. Aby na końcu pozyskać tą nagrodę za bieg, a tą nagrodą jest Chrystus. Im Epheserbrief ist es anders. Ale w liście do Efezjan to jest pokazane inaczej. Da sind wir nach Kapitel 1 schon in Christo versetzt in himmlische Erde. Według pierwszego już rozdziału oglądamy siebie samych przeniesionych w Chrystusie już w te niebiańskie miejsca. Und kommen dann gleichsam aus dem Himmel. I potem oglądamy siebie zstępujących z nieba. Um auf der Erde in irdischen Beziehungen himmlisches Licht zu verbreiten. Aby na tej ziemi, w tych ziemskich okolicznościach naszego życia, rozprzestrzeniać tę światłość niebiańską. Das heißt, im Epheserbrief ist der Maßstab für unseren Wandel so hoch wie in keinem anderen Brief. A to oznacza, że w liście do Efezjan ten wzorzec, według jakiego mamy pielgrzymować, jest tak właśnie wysoko wzniosły, jak w żadnym innym liście czy księdze Biblii. Dieser Abschnitt über den christlichen Wandel fällt auch wieder in drei Teile. Ten urywek dotyczący chrześcijańskiego pielgrzymowania na ziemi też dzieli się na trzy odcinki. Diese drei Bereiche haben wir in Epheser 4
Te trzy zakresy oglądamy w Efezjan, czwarty rozdział, vers 4 bis 6. Od 4 do 6 wiersza. In vers 4 haben wir den inneren Bereich wahren göttlichen Lebens. Tutaj w czwartym wierszu oglądamy ten wewnętrzny zakres tego prawdziwego Bożego życia. Da ist ein Leib und ein Geist und eine Hoffnung. Jest ciało jedno, jeden duch, jedna też jest nadzieja. In diesem Bereich ist also Gott der Heilige Geist der Mittelpunkt. Tutaj w tym zakresie, w tym okręgu jest punktem centralnym Bóg, Duch Święty. Und die Ermahnungen für diesen Bereich haben wir von Kapitel 4 Vers 1 bis 16. A napomnienia dotyczące tego zakresu oglądamy w tym czwartym rozdziale od 1 do 16 wiersza. In Vers 5 haben wir den Bereich des christlichen Bekenntnisses. W piątym wierszu oglądamy ten zakres tego chrześcijańskiego wyznania. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Oglądamy tam jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. In diesem Bereich ist der Herr als eine göttliche Person der Mittelpunkt. W tym zakresie Pan jest właśnie tą boską osobą, która znajduje się w centralnym punkcie. Und in Vers 6, nein, Entschuldigung, und die Ermahnungen für diesen zweiten Bereich. I pouczenia czy napomnienia dotyczące tego drugiego zakresu haben wir in Kapitel 4 Vers 17. Oglądamy w czwartym rozdziale 17 wiersz. Bis Kapitel 5 Vers 21. Aż do 5 rozdziału do 21 wiersza. Und dann kommen wir zu dem dritten Bereich. I teraz możemy przejść do trzeciego zakresu. Den haben wir in Kapitel 4 Vers 6. Ten oglądamy opisany w czwartym rozdziale w szóstym wierszu. Das ist der Bereich der Schöpfung. Jest to ten zakres stworzenia. Ein Gott und Vater alle, der über allen ist und durch alle und in uns allen. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Da haben wir Gott als den Ursprung aller Menschen. Tu oglądamy Boga jako tego, który jest początkiem wszystkich ludzi. Und in diesem Bereich ist Gott der Mittelpunkt. I w tym zakresie Bóg jest punktem centralnym. Und die Ermahnungen für diesen Bereich, a napomnienia dotyczące tego zakresu oglądamy haben wir von Kapitel 5, Vers 22 bis 6, Vers 9. Od 5 rozdziału 22 wiersz do 6 rozdziału do 9 wiersza. Und das sind drei verschiedene Personengruppen, die dort ermahnt werden. Tam w tych wierszach oglądamy trzy różne grupy osób, do których kierowane są napomnienia. Einmal Mann und Frau in der Ehe. Po pierwsze, mąż i żona w małżeństwie. Dann zweitens Kinder und Eltern in der Familie. Po drugie, dzieci i rodzice w rodzinie. Und drittens Knechte und Herren im Berufsleben. A po trzecie, słudzy i panowie w sprawach życia zawodowego. Und für alle drei Bereiche ist der Herr Jesus der Maßstab. I dla wszystkich tych trzech zakresów Pan Jezus jest wzorcem. In der Ehe ist es der Herr in seiner Liebe zu seiner Versammlung. W małżeństwie On jest właśnie tym Panem, który okazał swoją miłość do swojego zgromadzenia. So wie er die Versammlung, sollen wir als Männer unsere Frauen lieben. Tak jak On umiłował zgromadzenie, tak my, mężczyźni, mamy miłować swoje żony. Wenn es um die Kinder geht, jeśli chodzi o dzieci, dann ist der Jesus als Kind seinen Eltern gegenüber unser Maßstab. To wtedy oglądamy Pana Jezusa w Jego wieku dziecięcym dla nas jako ten wzorzec do naszego postępowania. Und wenn es um die Knechte geht, a jeśli chodzi o sługi, dann ist der Jesus als Knecht seinem Gott gegenüber der Maßstab. To wtedy oglądamy Pana Jezusa jako wzorzec w postępowaniu, który był tutaj jako sługa w stosunku do swojego Boga. Jetzt magst du vielleicht denken, diesen Maßstab erreiche ich nie.
Teraz może pomyślisz, takiego wzorca to ja nigdy nie dosięgnę. Ich auch nicht. Ja też nie. Und doch gibt uns Gott keine anderen Maßstäbe. A jednak Bóg nie daje nam innych wzorców jak te. Er gibt uns immer Maßstäbe, nach denen wir uns beständig ausstrecken müssen. On zawsze nam daje takie wzorce, do których my musimy wytrwale i stale podążać. Nun haben wir jetzt hier ein sehr schwieriges Thema. I tak mamy właśnie przed sobą bardzo trudny temat. Und wir wollen uns, wenn wir dieses Thema behandeln, nicht einander anklagen und verletzen. I patrząc na ten temat, nie chciejmy siebie nawzajem oskarżać, a tym bardziej zranić. Nichts ist für uns Eltern schwieriger als Kinder zu erziehen. Nie ma innej trudniejszej rzeczy dla nas rodziców, jak właśnie wychowanie naszych własnych dzieci. Und wir müssen alle unser tausendfaches Versagen bekennen. I my wszyscy musimy wyznać nasze tysiąckrotne zawiedzenie w tej sprawie. Ich zuerst. Ja na pierwszym miejscu. Und niemand möge jetzt denken, wenn ich über diesen Abschnitt spreche. I niech nikt nie myśli, jeżeli ja teraz mówię na temat tego urywka, dass ich das, was ich jetzt sage, so vollkommen praktiziert habe. Że to, co ja teraz będę mówił, ja w takiej doskonałości też i w życiu swoim praktykowałem. Aber wir wollen uns helfen. Ale tu chodzi o to, że mamy sobie nawzajem pomóc. Um uns einander behilflich zu sein in der schwierigen Aufgabe. Aby nawzajem być dla siebie pomocnym w wykonywaniu tego trudnego zadania. Und dabei müssen wir alle wissen, ob Eltern oder Kinder. A przy tym wszyscy musimy o tym pamiętać, czy to rodzice, czy dzieci. Dass der Feind unsere Kinder will. Że to właśnie nieprzyjaciel chce pozyskać nasze dzieci. Das war immer so. Zawsze tak było. Das war zur Zeit des Pharao so. Tak było za czasów panowania Faraona. Die Kinder wollte er in Ägypten behalten. Bo on chciał dzieci zachować u siebie w Egipcie. Das war bei Nebukadnezar so. Tak było za czasów Nebukadnezara. Er hat die jungen Leute nach Babylon geholt. On właśnie wszystkich młodych ludzi ściągnął do siebie do Babilonu. Das ist heute in Deutschland und Polen und überall dasselbe. To i dzisiaj w Polsce czy w Niemczech wszędzie jest dokładnie tak samo. Der Feind will unsere Kinder so früh wie möglich dem Einfluss christlicher Eltern entziehen. Nieprzyjaciel stara się, na ile to możliwe, jak najwcześniej odciągnąć dzieci ich wierzących rodziców od ich wpływu. Und gegen diese Absichten des Teufels ist eine intakte christliche Familie das mächtigste Bollwerk. 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 Noch einmal. Und gegen diese List des Feindes. I przeciwko właśnie tej chytrości nieprzyjaciela. Kann eine intakte christliche Familie am besten entgegenwirken. To wtedy ta prawidłowa chrześcijańska rodzina może właśnie w najlepszy sposób przeciwdziałać temu. Aber um in dieser schweren Phase die göttlichen Gedanken zu verwirklichen. Ale aby właśnie w tej trudnej fazie urzeczywistnić te Boże myśli, brauchen wir viel Gnade und Mut. Potrzebujemy wiele łaski, ale również też i odwagi. Um auch unsere Kinder in Unterwürfigkeit zu erziehen. Aby nasze dzieci wychowywać w zależności od Pana. Nun fällt uns auf. I tak możemy zauważyć, in der Ehe, in der Familie und im Berufsleben, że w małżeństwie, w rodzinie i w życiu zawodowym, dass jeweils der untergeordnete Teil zuerst ermahnt wird. Że w każdym z tych przypadków zawsze ta podporządkowana część jest najpierw na pierwszym miejscu napominana. Wir fragen, warum? Możemy zapytać dlaczego. Hat die Frau das nötiger als der Mann? Czy żona to bardziej potrzebuje niż mąż? Oder die Knechte nötiger als die Herren? Albo czy słudzy tego bardziej potrzebują niż ich panowie? Nein. Nie. Aber es zeigt die Liebe des Herrn Jesus zu den Schwächeren.
Ale to pokazuje właśnie miłość Pana Jezusa do tych słabszych. Weil sein Herz sich dem zuneigt, der eben untergeordnet ist. Bo jego właśnie serce skłania się do tego, który jest podporządkowany. Und außerdem kann man in dieser untergeordneten Stellung. A poza tym można w tym stanowisku podporządkowania viel besser dem Herrn Jesus nachahmen. O wiele lepiej Pana Jezusa naśladować, der während seines ganzen Lebens auf dieser Erde in einer gewissen Unterwürfigkeit gegenüber seinem Gott gelebt hat. Który w czasie swojego całego życia na tej ziemi w pewnego rodzaju zależności zawsze żył w stosunku do swojego Boga. Nun müssen wir uns die Situation in Ephesus einmal vorstellen. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację w Efezie. Paulus hatte ihnen einen Brief geschrieben. Paweł napisał do nich list. Dieser Brief wurde in der Versammlung vorgelesen. Ten list został przeczytany w zgromadzeniu. Und der Bruder hat gelesen und gelesen über Epheser 1, 2, 3. I ten brat czytał i czytał i przeszedł te rozdziały Efezjan 1, 2, 3. Und die Kinder waren anwesend. I dzieci były tam też i obecne. Sie haben das nicht verstanden. One tego nie rozumiały. In Christo versetzt in himmlische Örter. Być przeniesiony w Chrystusie w te niebiańskie miejsca. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern. Być błogosławionym wszelkim duchowym błogosławieństwem w tych niebiańskich miejscach. Und auf einmal. I nagle. Hören die Kinder die Stimme des Vorlesers, ihr Kinder. Słyszą nagle dzieci ten głos tego, który czyta, dzieci. Wie mögen sie aufgehorcht haben. O, jakże teraz nagle ich uwaga musiała wzrosnąć. Und wisst ihr, was das zeigt? I wiecie, co to oznacza? Dass die Kinder in die Zusammenkünfte gehören. To oznacza, że dzieci należą do zgromadzenia. Die Kinder waren anwesend. To znaczy, dzieci były obecne na zgromadzeniu. Nie mówimy tutaj naturalnie o tych najmniejszych niemowlętach. To zawsze musi być pozostawione też i mądrości rodziców, kiedy chcieliby swoje niemowlęta zabierać. Und doch zeigt die Schrift, dass auch die Kinder anwesend waren, wenn die Versammlung zusammen war. A jednak Pismo nam pokazuje, że dzieci zawsze były obecne, gdy pokazane jest zgromadzenie się wierzących. Ich möchte aus dem Alten Testament mal eine Stelle lesen, die das dort schon zeigt. Chciałbym przeczytać i ze Starego Testamentu jedno miejsce, które już tam w tym miejscu to samo pokazuje. In Esra 10. W Księdze Ezdrasza w 10 rozdziale. Lesen wir in Vers 1. Czytamy w pierwszym wierszu. Dass Esra betete und weinte vor dem Haus Gottes hingestreckt. Czytamy tutaj, że Ezdrasz na klęczkach płakał i modlił się, wyznawał grzechy. Und sich aus Israel eine große Versammlung. I ze całego Izraela wielkie zgromadzenie stało wokoło niego. Von Männern und Frauen und Kindern. Wielki tłum mężów, kobiet i dzieci. Und für diese Versammlung bestehend aus Männer, Frauen und Kinder gibt es keinen Ersatz. I na tego rodzaju zgromadzenie składające się z mężów, niewiast i dzieci nie istnieje jakiekolwiek inne zastępstwo. Es gibt Sonntagsschulen. Są również szkółki niedzielne. Jugendarbeiten. Jest również prowadzona praca wśród młodzieży. Jugendfreizeiten, alle möglichen. Również i wypoczynek dla młodzieży wszelkiego rodzaju. Aber niemals dürfen solche Zusammenkünfte einen Gegenpol bilden zur Versammlung. Ale nigdy tego rodzaju zgromadzenia nie mogą tworzyć przeciwwagi do zgromadzenia zasadniczego. Sie müssen immer dazu dienen, zu Versammlung
hinzuführen. One zawsze mają być w tym celu, aby te dzieci i to młodzież przyprowadzać do zgromadzenia. Nun kommen wir zu einer sehr schwierigen Frage. I teraz możemy przejść do bardzo trudnego pytania. Wer ist ein Kind? Kto jest dzieckiem? Ihr Kinder. Wy, dzieci. Wer ist das? Kto jest dzieckiem? Ich sehe hier einige erwachsene Kinder. Widzę tu wśród was już dorosłe dzieci. Die schon verheiratet sind. Którzy są już w związkach małżeńskich. Deren Väter auch hier sitzen. I tych dzieci, ojcowie, też tu wśród was siedzą. Vielleicht bist du schon 30 Jahre verheiratet, hast selbst schon zwei Kinder. Może masz 30 lat i jesteś już od wielu lat żonatym, już sam posiadasz dwójkę dzieci. Dein Vater mit 60 Jahren ist auch hier. Twój ojciec może około 60 też razem z tobą jest tutaj obecny. Bist du jetzt angesprochen mit dem Wort ihr Kinder? Czy te słowa tutaj skierowane, wy dzieci, te słowa są do ciebie skierowane? Was meinst du? Jak myślisz? Ja oder nein? Tak albo nie? Nein. Nie. Es geht hier nicht um erwachsene, verheiratete Kinder. W tym urywku nie chodzi o dorosłe, już zamężne czy żonate dzieci. Sie stehen nicht mehr unter dem Gehorsamsprinzip der Eltern. Oni już nie znajdują się pod tą zasadą posłuszeństwa w stosunku do rodziców. Ich möchte das aus der Bibel beweisen. Ja chciałbym to naturalnie udowodnić z Biblii. In Kapitel 5, Vers 31. W piątym rozdziale, 31 wiersz, steht, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, um seiner Frau anzuhangen. Czytamy o tym, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. Er geht jetzt eine neue Beziehung ein. On teraz wchodzi w nowy związek. Und in dieser neuen Beziehung steht er seiner Frau näher als seinen Eltern. I w tym nowym związku on teraz jest bliższy swojej małżonce niż rodzicom. Das heißt, er verlässt das Elternhaus. To oznacza, że on opuszcza dom rodziców. Und wenn wir zurückdenken an Rebecca, a gdy teraz pomyślimy sobie wstecz i pomyślimy o Rebece, dann wurde sie von ihren Eltern entlassen. To czytamy o tym, że ona została odprawiona czy wyprawiona w drogę przez swoich rodziców. Ich denke auch noch an unseren gelesenen Text in Vers 4. I jeszcze raz wracam do naszego przeczytanego tekstu, 6 rozdział, 4 wiersz. Die Kinder werden erzogen. Dzieci bywają wychowane. Solange sie im Haus der Eltern sind. Na tak długo, jak znajdują się w domu rodziców. Und dann kommt der Augenblick, wo diese Erziehung zu Ende gekommen ist. I nastaje w ich życiu ta chwila, w której ten związek się kończy. Dann hört also dieser Prozess auf. Wtedy ten proces już się zakończa. Und dann sind das selbstständig lebende Kinder. I wtedy one stają się już samodzielnie żyjącymi dzieci. Ich habe drei Söhne, die alle drei verheiratet sind. Ja mam trzech synów, wszyscy oni już są żonaci. Und ich weiß, wie schwer das ist, das zu lernen. I ja sam dobrze wiem, jak trudnym jest to, aby tego się nauczyć. Und ich weiß von vielen jungen Eltern, die gottesfürchtig sind. I wiemy również ze strony wielu młodych rodziców, którzy przecież są bogobojni, wie sie leiden und wie ihre Ehe sehr gefährdet ist, jak oni bardzo cierpią i ich małżeństwo jest wystawione na wielki szwank, weil ihre Eltern sich nicht aus ihren eigenen Angelegenheiten heraushalten.
Dlatego, że rodzice ich nie potrafią wyłączyć się z spraw, które dotyczą tylko i wyłącznie tego nowego małżeństwa. Darf ich mal etwas praktisch werden? Czy wolno mi być w stosunku do was praktycznym? Liebe Mutter, kochana mamo, was deine verheiratete Tochter morgen Mittag zu Mittagessen macht, ob Spinat oder Salat, das geht dich schlichtweg nichts an. To, co twoja najukochańsza córka jutro zrobi na sałatę po obiedzie, czy to będzie szpinak, czy to będzie sałata, to naprawdę ciebie to już nie obchodzi. Und lieber Vater, kochany tato, ob dein erwachsener Sohn ein Auto kauft mit 150 PS oder 70, das muss dir egal bleiben. Czy twój dorosły już syn kupi sobie auto, które ma 150 koni mechanicznych, czy 70 koni mechanicznych, to niech ciebie już nie obchodzi. To jest dla ciebie obojętne. Vor einigen Jahren hat ein Bruder von ca. 60 Jahren bei mir geweint. Przed paroma laty starszy brat około 60 w mojej obecności płakał. Er hat Viehzucht betrieben. On zajmował się hodowlą trzody. Und sein über 80-jähriger Vater, a jego ponad już mający 80 lat ojciec, hat bei jedem Stück Vieh, das er gekauft oder verkauft hat, hineingeredet. To miał zawsze dużo do powiedzenia w stosunku do każdej sztuki bydła, którą on kupował lub sprzedawał. Das brachte die größten Schwierigkeiten in die Ehe dieses Sohnes. To doprowadziło do bardzo wielkich trudności w małżeństwie tego syna. Ihr Kinder meint also junge Leute, die noch zu Hause unter dem Einfluss ihrer Eltern in diesem Familienbereich wohnen. A więc te słowa do dzieci skierowane w pierwszym wierszu, dzieci, dotyczą dzieci, które znajdują się w zakresie swojego domu rodzinnego pod wpływem i wychowaniem rodziców. Und diese Kinder sollen gehorchen. I te dzieci mają być posłuszne. Absolut. Absolutnie. Ohne Ausnahme. Bez wyjątku. Das ist etwas, was heute unseren Kindern sehr schwer fällt. Jest to rzecz, która dzisiaj w tych czasach bardzo trudną jest do urzeczywistnienia dla naszych dzieci. Weil ihnen in den Schulen anderes erzählt wird. Dlatego, że im opowiada się w szkole całkiem coś innego. Aber die Eltern haben eine von Gott gegebene Autorität über ihre Kinder. Ale rodzice właśnie posiadają podarowany im przez samego Boga autorytet nad dziećmi. Und diese Autorität, die ihnen von Gott gegeben ist, i ten autorytet, który został im przez Boga darowany, sollen sie einsetzen. Mają również też z niego korzystać. Wir als Eltern haben oft Probleme damit, sie richtig einzusetzen. A my jako rodzice mamy bardzo często problemy, aby właściwie z tego autorytetu korzystać. Und dabei machen wir viele Fehler. A przy tym jeszcze robimy bardzo dużo błędów. Und doch wird den Kindern nicht zugestanden, a jednak nie jest to dopuszczone, aby dzieci wegen der Fehlerhaftigkeit der Eltern ungehorsam sein zu dürfen. Aby z powodu niedomagania rodziców oni mogli być w jakimkolwiek zakresie nieposłuszni. Liebes Kind, du kannst also nicht sagen, a więc, kochane dziecko, nie możesz powiedzieć, weil mein Vater schon so vieles falsch gemacht hat, muss ich ihm jetzt nicht mehr gehorchen. Ponieważ mój ojciec tak wiele w swoim życiu niewłaściwie zrobił, nie muszę już mu być posłuszny. Ihr habt keine vollkommenen Eltern. Nie posiadacie przecież doskonałych rodziców. Und doch nimmt Gott die Autorität der Eltern deshalb nicht weg. A jednak Bóg właśnie z tego powodu nie usuwa autorytetu rodziców. Und wir leben heute in einer Zeit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kinder den Eltern
ungehorsam sind. A my właśnie dzisiaj żyjemy w takim czasie, który charakteryzuje się tym, że właśnie dzieci są nieposłuszne swoim rodzicom. Das lesen wir in Römer 1, Vers 30. O tym czytamy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian w 30 wierszu. Und auch in 2. Timotheus 3, Vers 2. I również i w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 2 wiersz. Nun gibt es zwei Arten von Gehorsam. I tak są dwa rodzaje nieposłuszeństwa. Es gibt den Gehorsam eines Knechtes oder eines Kleinkindes. Istnieje posłuszeństwo sługi albo małego dziecka. Und es gibt den Gehorsam eines Sohnes. I również istnieje posłuszeństwo syna. Zu welchem Gehorsam will der Herr Jesus uns bringen? Do jakiego z tych dwóch rodzajów posłuszeństwa chciałby nas Pan Jezus doprowadzić? Zum Gehorsam eines Sohnes. Do posłuszeństwa syna. Der Sohn hat den Willen seines Vaters im Laufe der Jahre kennengelernt. Syn przez długie lata poznał wolę swojego ojca. Und ist gehorsam, ohne dass der Vater ein bestimmtes Gebot erlässt. I jest posłuszny nawet bez tego, gdyby, że ojciec musiałby jakieś szczególnego rodzaju polecenie wydawać. Das ist die höchste Art des Gehorsams. To jest najwyższy wymiar posłuszeństwa. Der Jesus war immer so gehorsam. Pan Jezus właśnie zawsze był w ten sposób posłuszny. Und Petrus sagt, dass wir gekommen sind zum Gehorsam Jesu Christi. A Piotr pisze, że my doszliśmy do posłuszeństwa Jezusa Chrystusa. Das heißt, wir sollen so gehorchen wie er. To oznacza, że mamy być tak posłuszni jak On. Aber wie kommen wir dazu? Ale w jaki sposób do tego dojdziemy? Indem wir zunächst einmal blind gehorchen. Przez to, że najpierw będziemy ślepo posłuszni. Ich weiß nicht, wie alt die jüngsten Kinder heute Abend hier sind. Nie wiem, w jakim wieku są najmłodsze dzieci wśród nas tego wieczoru. Vielleicht 8 oder 9 Jahre. Może mają 8, może 9 lat. Und wenn deine Mutter dir sagt, to wiedz, jeżeli twoja mama ci powie, du räumst heute die Spülmaschine aus. Dzisiaj ty opróżnisz zmywarkę. Dann muss sie dir nicht erklären, warum. To wiedz o tym, że ona nie musi ci wyjaśniać, dlaczego akurat ty masz to zrobić. Sie hat es dir gesagt. Ona to powiedziała tobie. Und nicht deiner Schwester. A nie twojej siostrze. Und dann machst du das. I ty to zrobisz. Und wenn wir nicht auf diese Weise gehorsam lernen, a my, jeżeli nie nauczymy się być posłuszni w ten sposób właśnie, werden wir nie zu dem Gehorsam eines Sohnes kommen. Nigdy nie dojdziemy do posłuszeństwa, w jakim chodzi syn. Ich weiß, dass es in der Schule anders erklärt wird. Ja dobrze wiem o tym, że tobie jest to w szkole całkowicie inaczej wyjaśniane. Da wird dir gesagt, wenn deine Eltern dir etwas gebieten. Tam słyszysz w szkole, że jeżeli twoi rodzice ci coś nakazują, dann musst du das noch lange nicht tun. To wcale nie oznacza, że masz to zaraz zrobić. Erst wenn du verstehst, warum und das einsiehst und das logisch ist, dann vielleicht. Dopiero wtedy, gdy ty się nad tym zastanowisz i dojdziesz do wniosku, że to jest logiczne, to co oni mówią, no to wtedy, może wtedy zrobię. Die Schrift gibt uns immer die beste Erklärung. Ale Pismo zawsze daje nam najlepsze wyjaśnienie w tym względzie. Ist dir einmal aufgefallen, dass von Abraham in Hebräer 11 gesagt wird? Czy kiedyś zauważyłeś, że o Abrahamie w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest powiedziane? Als Gott ihn in Ur gerufen hatte, gdy Bóg go wezwał, aby wyszedł z miasta Ur Chaldejskiego, da zog er aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Czytamy tam, że on wyszedł z tego miasta, nie wiedząc, dokąd on idzie. Das war einfach blinder Gehorsam. To jest przykład właśnie ślepego posłuszeństwa. Das habe ich noch nie gemacht. Ja takiego czegoś nigdy nie uczyniłem. Ich bin noch nie in Frankfurt in ein Flugzeug gestiegen und wusste nicht, wo es landen würde. Ja nigdy nie wsiadłem we Frankfurcie do samolotu, nie wiedząc, w jakiej miejscowości ma wylądować. Abraham zieht einfach aus.
A tu czytamy, Abraham po prostu wyszedł z tego miasta. Ale te posłuszeństwo zostało w tak wspaniały sposób wynagrodzone, że później Bóg właśnie Abrahamowi, a nie Lotowi, wyjawił swoje drogi dotyczące Sodomy. Bo czytamy również takie słowo: tajemnica Pana jest dla tego, który się Go boi. Lasst uns also gehorchen, auch wenn wir noch nicht verstehen, warum. I dlatego chciejmy być posłuszni, nawet jeżeli tego nie rozumiemy, dlaczego. Und dann wird er uns später Licht geben und Verständnis über seine Gedanken. A później Pan nam da światłość i zrozumienie w stosunku do wszystkich Jego myśli. Noch einen Grundsatz. Jeszcze jedna zasada. Wer als Kind nicht lernt zu gehorchen, kto nie nauczy się jako dziecko być posłusznym, wird im ganzen Leben Probleme haben. Taki człowiek w całym swoim życiu będzie miał ciągle problemy. Erstens wird er sich kaum bekehren. Po pierwsze, z ledwością się nawróci. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil die Bekehrung ein Gehorsamsakt ist. Dlatego, że właśnie posłuszeństwo jest aktem posłuszeństwa. Przepraszam, nawrócenie się jest aktem posłuszeństwa. Bóg nakazuje wszystkim ludziom, aby pokutowali. To nie jest jakieś tylko życzenie i Bóg nie mówi proszę, proszę. Nie, Bóg daje w tym względzie nakaz. Pokutujcie i nawróćcie się. Außerdem wird ein ungehorsames Kind, a poza tym nieposłuszne dziecko, in der Schule Probleme haben, będzie miało problemy w szkole, es hört nicht auf den Lehrer, bo nie będzie słuchało nauczycieli, es wird in der Ausbildung Probleme haben, es hört nicht auf den Lehrherrn, nie będzie miało problemy w uczeniu się zawodu, bo będąc uczniem w zawodzie, nie będzie słuchało swojego mistrza. Später hört es nicht auf den Chef. Później, gdy stanie się pracownikiem, taki człowiek nie będzie słuchał swojego szefa. Es ist wirklich wahr, wie Bruder Darby einmal gesagt hat. I naprawdę jest to rzeczywiście prawdą, co kiedyś powiedział brat Darby. Unterwürfigkeit und Gehorsam. Poddaństwo i posłuszeństwo sind die heilenden Prinzipien der Menschheit. Są uzdrawiającymi zasadami ludzkości. An deren Missachtung hat sich die Sünde entzündet. Z powodu pogardzenia tym powstał grzech. Denke bitte an Adam und Eva. Pomyśl sobie teraz o Adamie i Ewie. Das war ungehorsam. To, co zrobili, było nieposłuszeństwem. Und an deren Beachtung wird die Menschheit genesen. An der Beachtung von Unterwürfigkeit und Gehorsam wird die Menschheit heilen. I zwracając i poważając tą zasadę, ludzkość dostąpi uzdrowienia. I dopiero w tysiącletnim królestwie nastąpi tego urzeczywistnienie. I teraz dalej popatrzmy na nasz tekst. Wem sollen sie gehorchen? Komu dzieci mają być posłuszne? Den Großeltern? Dziadkom? Das steht nicht hier. Nie, tu nie jest tak napisane. Sondern den Eltern. Tylko rodzicom. Unsere Kinder brauchen Eltern. Nasze dzieci potrzebują rodziców. Was meine ich damit? Co ja mam na myśli to mówiąc? Natürlich hat jedes Kind einen Vater und eine Mutter. Naturalnie, każde dziecko ma ojca i matkę. Sonst wäre es nicht geboren. Bo inaczej by się nie narodziło. Ale ja mam na myśli to, że te dwoje ludzi, zamężni rodzice, żonaci rodzice, mit derselben Zielsetzung und mit denselben Wünschen die Kinder erziehen.
będą wychowywali dzieci, mając ten sam cel i takie same życzenia w stosunku do nich. Nicht Vater verbietet, Mutter erlaubt. Żeby nie było tak, że ojciec zabrania, matka pozwala. Oder umgekehrt. Albo odwrotnie. Und ihr lieben Kinder, a wy, no, umiłowane dzieci, ich gebe euch einen Rat. Dam wam radę. Ich war auch mal so alt wie ihr. Ja kiedyś też byłem w waszym wieku. Spielt bitte nicht eure Eltern gegeneinander aus. Proszę was, nie nastawiajcie waszych rodziców jednego na drugie. Ihr mögt in einer Sache jetzt mal als Sieger hervorgehen und denkt, jetzt habe ich sie aber mal in das Licht geführt. I nie myślcie sobie, że raz wam się to udało, o teraz to właśnie przychwyciłem ich, postawiłem ich w tym świetle. Am Ende werdet ihr die Verlierer sein. Bo wiedzcie o tym, że na koniec takiej działalności zawsze będziecie tymi, którzy ponoszą szkodę. Dann heißt es weiter. I dalej tu czytamy. Gehorcht euren Eltern im Herrn. Bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Was bedeutet das im Herrn? Co to oznacza w Panu? Das ist erstens eine unendliche Ermutigung zum Gehorsam. Po pierwsze, jest to nieskończenie wielka zachęta do posłuszeństwa. Und zweitens ist es eine Warnung. A po drugie, jest to dla was ostrzeżeniem. Ich will das an Beispielen deutlicher machen. Chciałbym to na przykładzie, na pewnych przykładach pokazać, zobrazować. Die Eltern dieser Kinder, die hier angesprochen werden, rodzice tych dzieci, do których te słowa są skierowane, waren nicht unbedingt beide bekehrt. Niekoniecznie obydwoje byli nawróceni. Vielleicht der eine bekehrt, der andere nicht. Może było tak, jedno z rodziców było nawrócone, drugie nie. Und jetzt hatten diese beiden Eltern, Vater und Mutter, verschiedene Ziele mit ihren Kindern. I dlatego też obydwoje z tych rodziców, czy ojciec, czy matka, mogli mieć różnorodne cele ze swoimi dziećmi. Und die Kinder haben das gemerkt. I dzieci to natychmiast zauważają. Und vielleicht hatten sie jetzt den Gedanken. I teraz może tym dzieciom przyszła taka myśl. Ich muss meinem Vater ja gar nicht gehorchen, der ist ja gar nicht bekehrt. Nie muszę być mojemu ojcu posłuszny, on przecież nie jest nawrócony. Jetzt sagt die Schrift, doch. A jednak Pismo mówi jednak. Gehorch deinen Eltern, ob bekehrt oder unbekehrt, das spielt keine Rolle. Bądź posłuszny swoim rodzicom, czy nawróconemu, czy nienawróconemu, to nie ma żadnego znaczenia. Und wenn dein Vater dir etwas verbietet, was dir unangenehm ist, dann musst du trotzdem gehorchen. A jeżeli ojciec ci coś zabrania, co dla ciebie jest nieprzyjemne, to pomimo tego masz mu być posłuszny. Darin liegt so etwas verborgen, der Gedanke. W tym ukryta jest tego rodzaju myśl. Vielleicht kannst du, liebes Kind, durch deinen Gehorsam den Vater für Christus gewinnen. Bo ty, może kochane dziecko, przez twoje posłuszeństwo, może będziesz mógł swojego ojca pozyskać, aby się nawrócił. Übrigens, welche Kinder sollen gehorchen? Nur die Bekehrten oder alle Kinder? A tak poza tym, które dzieci mają być posłuszne? Tylko nawrócone? Czy wszystkie dzieci? Natürlich alle Kinder. Naturalnie, wszystkie dzieci. Die Gedanken über die Schöpfungsordnung Gottes gelten für alle Menschen gleich. Bo myśli dotyczące tego porządku według stworzenia Bożego obowiązują wszystkich jednakowo. Das ist die Ermutigung. Tutaj jest ta zachęta. Auch wenn du ungerecht behandelt wirst, gehorche bitte doch. Nawet jeżeli jesteś niesprawiedliwie traktowany, proszę cię, bądź posłuszny. Und jetzt kommt die Warnung. I teraz następuje ostrzeżenie. Es kann ja sein, dass dem Kind etwas geboten wird, was gegen Gottes Wort ist. Może się zdarzyć, że dziecku jest coś nakazywane, aby czyniło coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. I do tego też i podaję przykład.
Das kann uns auch passieren. Może też i to się zdarzyć nam. Vielleicht kommst du abends als Vater von der Arbeit nach Hause. Może ty jako ojciec przychodzisz wieczorem z pracy do domu. Und bist gestresst und abgemüht, hast du dich und bist müde und kannst nicht mehr, keine Kraft mehr. I jesteś zestresowany i już zmęczony, bezsilny. Und schon geht das Telefon. A już ledwo przyszedłeś, zadzwonił telefon. Drei, vier, fünf mal. Trzy, może cztery, może pięć razy zadzwonił. Und beim sechsten Mal sagst du deinem Sohn. A po raz szósty dzwoniący telefon mówisz do twojego syna. Wenn mich jetzt noch mal einer anruft, dann sage bitte, der Papa ist nicht zu Hause. Jeżeli jeszcze raz ktoś do mnie teraz zadzwoni, to powiedz, odbierz telefon i powiedz, taty nie ma w domu. Und jetzt darfst du, liebes Kind. I teraz ty możesz, kochane dziecko, sagen, powiedzieć: Papa, jetzt muss ich auch noch gehorchen, aber nicht dir, sondern Gott. Tato, ja też muszę być i w tym wypadku posłuszny, ale nie tobie, tylko Bogu. Denn der Vater hat etwas verlangt, was gegen Gottes Wort ist. Wtedy, gdy ojciec wymaga od dziecka czegoś, co jest przeciwne woli Bożej. Das ist die Warnung. To jest tutaj ostrzeżenie. Im Herrn. W Panu. Bedeutet nichts zu tun, was gegen Gottes Wort ist. Der gesagt hat, du sollst nicht lügen. W Panu to oznacza, że mamy uczynić, nie uczynić czegoś, co by było przeciwne Słowu Bożemu, bo wracając do naszego przypadku, ojciec by ci kazał skłamać, a Słowo Boże mówi, abyś tego nie czynił. Dann wird hinzugefügt, i następnie jest dodane, denn das ist recht. Bo to rzecz słuszna. Warum ist es recht? Dlaczego jest to rzecz słuszna? Weil es ein Bestandteil der göttlichen Wahrheit ist. Dlatego, że to jest część tej Bożej prawdy. Bevor wir dann weitergehen zu dem zweiten Vers, zanim przejdziemy do drugiego wiersza, möchte ich am Ende von Vers 1 den Herrn Jesus vorstellen. Chciałbym tu na koniec tego pierwszego wiersza przedstawić Pana Jezusa. Er war auch Kind. On też był dzieckiem. Genau wie du. Dokładnie takim samym jak ty. Und wir lesen in Lukas 2. I czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale. Vers 51. Wiersz 51. Er ging mit seinen Eltern hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Łukasza, drugi rozdział, 51 wiersz. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Wisst ihr, wie alt er da war? Czy wiecie, ile on miał wtedy lat? 12 Jahre. 12 lat. Der Jesus war als Kind nie ungehorsam. Pan Jezus jako dziecko nigdy nie był nieposłuszny. Wie alt bist du jetzt? Ile lat teraz masz ty? Vielleicht bist du schon 17 oder 18. Może już masz 17, 18 lat. Vielleicht schon als 18-jähriger volljährig nach dem Gesetz? A może jako 18-letni jesteś już pełnoletni zgodnie z prawem? Also musst du nicht mehr gehorsam sein. A więc nie musisz już być posłuszny. Albo? Tak. Denk dran, Gehorsam und Unterwürfigkeit sind die heilenden Prinzipien der Menschheit. Myśl zawsze o tym, że posłuszeństwo jest tą uzdrawiającą zasadą w całym świecie. Gehorsam ist ein schönes Wort. Posłuszeństwo jest to piękne słowo. Vor einiger Zeit kam meine Mutter zu mir. Niedawno przyszła moja mama do mnie. Eine. Jedna z matek do mnie przyszła. Sie hatte ein neunjähriges Mädchen. Neun Jahre war das Mädchen. Ona miała córeczkę dziewięcioletnią. Und sie fragte mich. I pytała się mnie. Mein Mädchen möchte nicht mehr mit in die Versammlung kommen. Sie ist neun Jahre. Moja córeczka nie chce ze mną chodzić na zgromadzenia, a ma dopiero 9 lat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nie wiem, co mam zrobić.
Ich habe sie gefragt. Wtedy ja ją zapytałem. Hast du eine Autorität von Gott empfangen als Mutter über dein Kind? Czy ty od Boga otrzymałaś autorytet nad swoim dzieckiem? Das musste sie natürlich bejahen. Naturalnie ona musiała to potwierdzić. Dann habe ich gesagt, dann setz sie doch bitte ein. Wtedy ja powiedziałem do niej, proszę, zastosuj ten autorytet. Da müssen wir nicht fragen, willst du oder willst du nicht? Hast du Lust oder hast du keine? My nie możemy pytać, czy chcesz lub nie chcesz, czy podobałoby ci się, czy nie podobałoby ci się. Als Kinder, lasst euch, lernt bitte als Kinder von dem Kind Jesus Christus. Wy jako dzieci uczcie się od tego dziecięcia Jezus Chrystus. Jetzt kommen wir zu Vers 2. I teraz możemy przejść do drugiego wiersza. Ich habe vorhin gesagt, das Gehorsamsprinzip hört auf, wenn die Kinder erwachsen sind. Ja poprzednio powiedziałem, że ta zasada posłuszeństwa zostaje usunięta w momencie, gdy dzieci stają się dorosłe i swoje życie prowadzą. A wisst ihr, was nicht aufhört? Ale wiecie, co nie ustaje? Den Vater und die Mutter zu ehren. Aby ojca i matkę uczcić. Das hört nicht auf. To nigdy nie ustaje. Das hört auch nicht auf, wenn die Eltern schon tot sind. To również nie ustaje nawet wtedy, gdy rodzice nie żyją. Meine Eltern leben auch nicht mehr. Moi rodzice też już nie żyją. Ich kann sie aber immer noch ehren. A ja zawsze mogę ich uczcić. Mit welch einer Hochachtung kann man über Eltern sprechen? Z jak wielkim poważaniem można mówić o swoich rodzicach? Oder nicht? Albo nie. Was bedeutet überhaupt ehren? Co to w ogóle znaczy czcić? Wir lesen im der Bibel 10-mal davon, dass jemand einen anderen ehren soll. 10-krotnie czytamy w Piśmie, że my, że mamy, że ktoś musi kogoś drugiego uczcić. 4-mal im Alten und 6-mal im Neuen Testament. 4-krotnie w Starym Testamencie, 6-krotnie w Nowym Testamencie. Ich kann die Stellen jetzt nicht alle behandeln. Nie jesteśmy w stanie teraz te wszystkie miejsca rozważać. Man soll den König ehren. Tam czytamy, że mamy czcić króla. Seine Frau ehren. Mamy swoją żonę czcić. Die Eltern. Rodziców. Gott ehren. Boga czcić. Auch die Person eines Greisen, eines alten Mannes soll man ehren. Również należy czcić osobę starca. Die Ältesten soll man ehren in der Versammlung. Również też i najstarszych w zgromadzeniu należy uczcić. Und immer bedeutet es, i zawsze to oznacza, dass man den anderen in der Position achtet und wertschätzt, in die Gott ihn hineingestellt hat. Zawsze to oznacza, że należy te inne osoby poważać i uznawać w tej pozycji, w jakich Bóg ich postawił. Das ist eine Anerkennung dessen, was Gott getan hat mit dieser Person. To jest właśnie tylko uznanie tego, co Bóg już uczynił w stosunku do tej osoby. Und wenn es um die Eltern geht, i jeśli chodzi o rodziców, auch dann noch, wenn sie alt und krank sind, również wtedy, gdy są starzy i chorzy, vielleicht anfangen, demenz zu werden, może zaczynają również też i tracić zmysł, wieder so wie Kinder, stają się tak jak dzieci. Es gibt heute viele junge Leute. Dzisiaj jest wielu młodych ludzi, die haben einen weitaus höheren Intelligenzquotienten als ihre Eltern, którzy dysponują o wiele wyższą inteligencją niż ich rodzice. Die Eltern sind vielleicht einfach, może ich rodzice są prostymi ludźmi, einfältig, haben keine Schulbildung, können keine Fremdsprache, nie mają wyższego wykształcenia, nie znają może obcych języków. Die Kinder haben vielleicht einige Doktorentitel und so ein Professorentitel dazu. Może dzieci posiadły tytuł doktora, może nawet i profesora.
Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, alles kein Problem, alles drin. I potrafią porozumiewać się po angielsku, po francusku, po niemiecku, może po rosyjsku. Und jetzt sollen sie diese einfache alte Mutter ehren. I teraz takie dzieci mają taką prostą, starą matkę czcić. Ich kann euch eines sagen. Ja mogę wam tylko jedno powiedzieć. Eines habt ihr nicht, und wenn ihr noch so intelligent seid. Jednej rzeczy nie posiadacie i nie będziecie posiadać, nawet gdybyście byli podwójnie tak inteligentni, jak jesteście. Die Erfahrungen mit dem Herrn gemacht, die eure Mutter gemacht hat. Nie poczyniliście dotychczas takich doświadczeń w życiu, jakie poczyniła wasza matka. Erfahrungen kann man nicht durch Intelligenz lernen. Bo doświadczenia nie można pozyskać przez inteligencję. Und deshalb Gott belohnt. Wenn ihr eure Eltern ehrt. I to właśnie dlatego Bóg to wynagradza, jeżeli będziecie czcili swoich rodziców. Ich möchte das auch wieder mit einigen Bibelstellen belegen. Chciałbym to również też i podeprzeć innymi miejscami z Biblii. Wir lesen im ersten Timotheusbrief in Kapitel 5. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale in Vers 8. W 8 wierszu. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 8 wiersz. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Für die Hausgenossen sorgen meint auch für alte schwache Eltern sorgen. Starać się o tych domowników to również oznacza starać się o tych starych i schorowanych rodziców. Vielleicht materiell. Może również i materialnie. In praktischer Hilfe. Może też i udzielając praktycznej pomocy. Wie die Gegebenheiten auch sein mögen. Obojętnie, jakie by były tego wymagania. I następnie czytamy, że to jest tutaj udowodnione. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Ehre deinen Vater und deine Mutter. W tym drugim wierszu dalej czytamy, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Wir schlagen jetzt nicht 2. Mose 20 auf, da steht das. Nie będziemy teraz otwierali drugiej księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, bo to tam właśnie jest napisane. Es ist das fünfte Gebot. Jest to piąte przykazanie. Und das erste Gebot, das eben eine Verheißung hat, eine Belohnung. Ale to jest pierwsze przykazanie, które zawiera w sobie również obietnicę jako wynagrodzenie poważania go. Und die Belohnung steht hier. I te wynagrodzenie jest tu też wymienione. Damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Trzeci wiersz, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. So steht es in 2. Mose 20. Tak jest napisane w 2. Mojżeszowej, 20 rozdział. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ale teraz musimy uważać. Und können nicht diese Verheißung aus dem Alten Testament eins zu eins übertragen auf unsere Zeit. Nie możemy tej obietnicy ze Starego Testamentu jeden do jednego przenosić na nasze czasy. Was meine ich damit? Co ja mam na myśli? Man kann heute nicht sagen, wenn jemand 80, 90 oder noch älter wird. Nie można dzisiaj powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie miał 80 czy 90, a może nawet więcej lat, dann ist das der Beweis dafür, dass diese Person seinen Eltern gehorcht hat und sie geehrt hat. Że to wcale nie jest dowodem na to, że dożyła tylu lat, że ona była posłuszna swoim rodzicom i zawsze ich uczciła. Das muss überhaupt nicht so sein. W ogóle tak nie musi być. Oder, albo ich habe schon einige sehr junge Gläubige beerdigen müssen oder dürfen in 18, 19, 20 Jahren tödlich verunglückt. Musiałem niestety również i uczestniczyć w pogrzebach i służyć Słowem Bożym w czasie pogrzebu bardzo młodych ludzi, 18, 19, 20 lat, którzy ulegli jakimś śmiertelnym wypadkom. Waren das jetzt ungehorsame Kinder, die der Herr ihn weggenommen hat?
Czy to właśnie były nieposłuszne dzieci, które Pan zabrał z tej ziemi? O nie. Im Alten Testament hat Gott irdische Segnungen verheißen für Gehorsam. W Starym Testamencie Bóg obiecał te ziemskie błogosławieństwa w zamian za posłuszeństwo. Das heißt, ein gehorsames Kind wurde nicht krank. To oznaczało w tamtym czasie Starego Testamentu, że posłuszne dziecko nie chorowało. Es lebte lange. Żyło długo. Und es wurde reich. I było bogate. Diese irdischen Segnungen hat der Herr uns heute nicht mehr verheißen. Tego rodzaju ziemskie błogosławieństwa Pan nam w tych czasach nie przyobiecał. Und doch ist der Grundsatz dieses Gebotes mit Verheißung auch heute noch wahr. A jednak ta zasada tego posłuszeństwa i tego wynagrodzenia po dziś dzień jest prawdą. Das heißt, Gott belohnt auch heute noch, wenn wir die Eltern ehren. To oznacza, że Bóg jeszcze dzisiaj wynagradza, jeżeli my czcimy rodziców. Ale niekoniecznie długim życiem, ale na przykład duchowym rozpoznaniem, czy mądrością duchową. Chciałbym teraz przedstawić, wie man negativ und positiv diese Ermahnung missachtet oder beachtet. W jaki sposób negatywnie lub pozytywnie zwracamy się i te pouczenia teraz poważamy lub pogardzamy nimi. Ich bitte jetzt mal die Sprüche aufzuschlagen. Dlatego proszę, abyśmy otworzyli Księgę Przypowieści Salomona. Sprüche 30. 30 rozdział. Vers 17. 17. wiersz. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Adlers fressen. Przypowieści 30 rozdział 17 wiersz. Oko, które szydzi z ojca i gardzi posłuszeństwem w stosunku do sędziwej matki, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Da gab es einen Mann in der Bibel, bei dem das buchstäblich wahr wurde, und das war Simson. I tak było również też w przypadku pewnego męża opisywanego w Biblii. Dosłownie tak się to stało z nim, a mianowicie to był Samson. Ein ungehorsamer Sohn. Był to nieposłuszny syn, der das Augenlicht verlor im Schoß einer Frau. Który stracił swoje oczy na łonie pewnej niewiasty. Dann Kapitel 23. Następnie 23 rozdział. Vers 22. 22 wiersz. Höre auf deinen Vater, dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. 23 rozdział, 22 wiersz. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Das muss ich nicht erklären, das ist so klar, dass man das auch so versteht. Nie trzeba tutaj tego wiersza wiele wyjaśniać, on jest tak jasno napisany, że można go od razu zrozumieć. Und Sprüche 20, Vers 20. I Przypowieści 20 rozdział, 20 wiersz. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird in tiefster Finsternis erlöschen. 20 rozdział, 20 wiersz. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Aber jetzt möchte ich nicht so enden. I nie chciałbym teraz na tym zakończyć. Und ihr könnt euch denken, wenn ich am Schluss wieder vorstelle. Bo możecie pomyśleć, że jeżeli na koniec przedstawiam, das ist kein anderer als der Jesus. Że właśnie ktoś inny, nikt inny jak Pan Jezus, als er auf dem Kreuz hing, gdy on wisiał na krzyżu, in Johannes 19, czytamy w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, wenige Minuten vor seinem Tod, kilka minut przed swoją śmiercią, da sah er seine Mutter. Czytamy, że on widział swoją matkę. Wir gehen davon aus, dass Josef nicht mehr lebte. Z tego możemy wyjść z założenia, że Józef już nie żył.
Da ehrte der sterbende Heiland seine Mutter. Wtedy uczcił ten umierający Zbawiciel swoją matkę. Und sagt zu Johannes, i powiedział do Jana: siehe deine Mutter. Oto matka twoja. 27 wiersz. Und zu seiner Mutter im Blick auf Johannes. A do swojej matki, patrząc na Jana: siehe dein Sohn. Oto twój syn. Merken wir, welch ein Maßstab vor uns steht. Czy zauważamy, jaki wzorzec stoi przed nami? No, eine Frage. I jeszcze jedno pytanie. Was ist jetzt zu tun, wenn wir empfinden, dass wir in diesen Ermahnungen gefehlt haben? Co należy zrobić, jeżeli teraz czujemy, że w tej sprawie tych napomnień bardzo zawiedliśmy? Dann lasst es uns bekennen. To chciejmy to wyznać. Wenn die Eltern noch leben, jeżeli rodzice jeszcze żyją, to możemy im to wyznać. Jeżeli rodzice już nie żyją, to możemy to wyznać Bogu.